Eksplozja jak tam, dziewczyny, duety gotowe? Pędzimy. Pietrzak, w piosence marzenia się spełniają i potem eksplozja i będziemy kończyli, więc coraz bliżej do końca deskę do krojenia, bardzo fajną. Można będzie sobie wybrać inną, jeśli, bo mamy tych desek jeszcze kilka, a ja na przykład taką wezmę. Tak jak wspominałem, pirotechnika Karolina Brakowska popełniła tę oto deskę. I ona kosztuje 3 dychy. 30 zł po raz pierwszy. 30 zł po raz drugi i deska odchodzi tutaj. A ta fontanna, znaczy to nie jest fontanna, było tak poważnie. Kto to sprzedał? Kto to kupił, kto to sprzedał? Kurczę, jeszcze nie ogarnia. Dobrze, pies. O, taki na przykład, to nasze dziecko, które ze szkoły popełniło taki oto rysunek. Pieska. 30 zł. Nie ma chętnych. O, już jest pan burmistrz, proszę bardzo. A tak jest. Ola, masz już pieska, widzisz? Fajny piesek. Zawsze chciałem mieć takiego pieska. Zabawki. Właśnie. Tutaj są i kiełbaski. O, to jest taka fajna zabawka, oczywiście eko. Stawiamy sobie tutaj ten pojazd, a on tak, pyk. O, widzicie? I tak dalej. Tu mamy do tego też takie, o, coś sobie, to jest wszystko mocno ekologiczne, stąd... Na pewno będzie trwałe. Tak, na pewno będzie. I tutaj takie różnego rodzaju pomidorki, ogórki, pory, selery, papryki. Nie trzeba chłodnić. Nie trzeba. I taką zabawkę, ile? O. Się boimy, 160. Co chce? Jak kupić? No i koniec zabawy. No już, wydało się. Ja tego słyszałem.